Materiał stanowi własność Urzędu Dzielnicy Targówek. Uroczyste obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej rozpoczęła msza święta w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Po nabożeństwie mieszkańcy, kombatanci oraz przedstawiciele władz samorządowych przeszli pod pomnik Bitwy Warszawskiej przy ulicy Wysockiego. Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco, którzy razem z nami zechcieli dzisiaj spędzić chwilę czasu i uczcić walecznych żołnierzy sprzed 99 lat. Biorąc przykład z tych, którzy chwycili za broń w roku 20., później w 39., później w 44., po prostu powinniśmy pamiętać, oni tak wybrali i dzięki nim mamy to, że możemy dysponować swoim zdaniem i swoimi wyborami. Zaledwie niespełnie 2 lata od odzyskania niepodległości państwo polskie święciło jedną z największych militarnych zwycięstw, Bitwę Warszawską, która złotymi zgłoskami wpisuje się w 100-letnią historię odzyskania przez Polskę niepodległości. Bezpośrednio po zakończeniu oficjalnych wystąpień przybyły na miejsce delegacje, złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów.